Co, może wrócimy do łóżka? I co? I wystawimy Agatę? Agata jest psycholożką i zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jak ważne w związku jest udane życie seksualne. Przepraszam bardzo, a czy nam czegoś brakuje? Mi brakuje. Czego? Cały czas mi brakuje ciebie. Halo, to jest miejsce publiczne. Tak. Cześć. Cześć. Pięknie wyglądasz. Służy ci ta ciąża. Dziękuję bardzo. Nawet się świetnie czuję, słuchajcie, tylko jestem ciągle głodna. Zjadłabym konia z kopytami. Co z tą windą? Dobrze, zaraz przejdziemy do windy, ale może byśmy najpierw pogadali, bo mamy sprawę, a właściwie dwie. Tak. Chodzi o Beatkę i o Staszka. Nie mamy pomysłu, jak ich pogodzić. Pomyśleliśmy, że może ty mogłabyś z nimi porozmawiać. Ja wiesz, terapia par. No jasne, ale czy oni w ogóle są chętni? Zaraz, czy oni w ogóle o tym wiedzą? No właśnie, nie wiedzą, ale to dokładnie o to chodzi, bo kiedy się dowiedzą, to na pewno nie przyjdą. Nie no, słuchajcie, ja wiem, że wy macie dobre intencje, ale nie zwabia się nikogo na terapię podstępem. No, nie, Adaś, nie ma tematu. A co to była ta druga sprawa? Gdzie jest mama? Mama? No, podobno wyjechała z Krakowa. Gdzie? Nie, Agata, nie zaczynaj mi tu ściemniać. Widzę, że coś kręcisz zresztą jak cała reszta. Słuchajcie, ja naprawdę wiem tyle, co wy. A, czyli też wydaje ci się to podejrzane? Ale my po prostu się martwimy. Nie wiesz, czy Alicja ma jakieś problemy? Naprawdę nic konkretnego nie wiem. Mam tylko jakieś swoje przypuszczenia. Myślę, że tu chodzi o Mateusza. O Mateusza? Tak, myślę, że mama mogła go znaleźć i że go gdzieś ukrywa.